Witajcie serdecznie. Dzisiejsza gra to Don Don Pachi firmy Atlus. No tutaj właśnie nam się demko pojawia. Don Don Pachi, tak. Gra z 1995 roku. W 96 i w 97 powstały kolejne części. Gra jest bliźniaczo podobna do produkcji z 93 roku Don Pachi, która była już publikowana na kanale. Bardzo podobna strzelawka, ponieważ tamta pozycja cieszyła się dużym wzięciem, dużym uznaniem. No i dlatego powstała kontynuacja. To jest ta część druga jest jeszcze i część trzecia. Tak wygląda demonstracja tej gry. A my, jak zwykle, na początek wrzucamy sobie 3 żetoniki, 3 kredyty i rozpoczynamy rozgrywkę. No, weźmy sobie to. Zasady są oczywiście takie same jak i poprzednie, po prostu strzelamy do wszystkiego, co się rusza i co staje na naszej drodze. Także myślę, że gra prosta do ogarnięcia. O. Inna jest, tutaj już widzimy, scenografia. Inne otoczenie. Dosyć wolno nasz ten statek się niestety tutaj porusza. Szybciej jest w momencie, kiedy nie strzelamy, kiedy strzelamy jest wolniej. No i coś tutaj mi obraz się psuje. Nie wiem, ile jest żyć, chyba 3. Jak się domyślam. O, tutaj mamy taką bombę, którą możemy sobie rzucić. No i ona skutkuje tym, że pozbywamy się przeciwnika, z którym żeśmy przed chwilą walczyli. O, teraz przeciwnik pozbył się nas. O, niestety. Dosyć krótko trwała moja rozgrywka. No ale co zrobić? Co jest? Pomogło. Bomby były skuteczne w tym wypadku, bo udało się przejść. No i lecimy dalej. O! To już po mnie. Ale dużo mamy bomb, słuchajcie, bo mamy bomb aż 6. Tam było mniej, w tamtej rozgrywce chyba 5, o ile dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić. Ewentualnie sprawdźcie i napiszcie w komentarzach, jak to wyglądało. Oj. Ostatni kredyt. Z tych 3 oczywiście wrzuconych, żeby nie było. O, patrzcie, nowy zawodnik. Ładnie. O, ładne wybuchy. No nic dziwnego, że gra się cieszyła dużym uznaniem, słuchajcie, bo faktycznie grafika jest na najwyższym poziomie. To trzeba przyznać, tu nie ma bolca, jak to się mówi. Pięknie to wygląda. Mało która produkcja jest tak dopracowana jak ta. Naprawdę. O! Już mam. O, niestety. A, nie mam już żetonów, dobra. Weźmy sobie 10 kredycików. I lecimy dalej. Zobaczymy, jak daleko uda się dojść. Warning. Alright.
Pyk, poszedł. Widzicie, jak ładnie bomba załatwia temat? A, nie załatwiła. No dobra. Dobrze, ładnie. Rozdupcyliśmy zawodnika, jak to się mówi. O, fajnie, super, super. Super, super, ekstra, super, ekstra, ekstra, super, ekstra. Jak to się mówi? O, niestety po mnie. O, ładnie, ładnie. Dobra. O, po mnie. Co jest, że ja nie mogę... Przez chwilę nie mogłem sterować, tak jakby mi się pad zablokował, wiecie? Nie wiem dlaczego. Dobra, nie ma co się pierdzielić, jak to się mówi. Dobra, bombka, ładnie. Bombka, ładnie, poszła, ładnie. O, to jest gra, słuchajcie. Tak możemy grać. Oj, bez potrzeby rzuciłem, no ale dobra. Mówi się trudno, no dawaj tą bombę. Ładnie. Pięknie. O, niestety. Niestety. O, ile tego się narobiło tutaj, patrzcie. No. I tu jest, widzę, większy przeciwnik. O. Dobra. O! No niestety. Ale już tutaj żeśmy go załatwili, ładnie. W pięknym stylu. No co teraz będzie za niespodzianka? O, coś wytrzymały zawodnik, słuchajcie. Wytrzymały zawodnik. Rzuciliśmy te kilka bomb i to nie dało efektu dopiero teraz. No dobrze. Ładne zakończenie sceny. No, efekty dźwiękowe też są fajne, powiem wam. Muzyczka taka, że no, no. Oj, dobra. A weźmy sobie to. Wow, jakie ładne te do wzięcia.
Oj nie. Oj. Ładna sieka. Dobra, continue, lecimy. O! Nie tym razem. No. Pięknie. No i lecimy dalej. Kontynuację oczywiście kontynuujemy. Oj. Oj, ciężko. Strasznie strzelają, słuchajcie, do mnie. Strasznie strzelają. No, continue, continue. Ojojoj, jaki tu grad pocisków jest, patrzcie. Przed tymi pociskami ochronić, słuchajcie, to ja nie wiem. Niestety, tutaj chyba trzeba na bombach lecieć, wiecie co? Coś mi się tak wydaje, bo to nie ma szansy, żeby to w inny sposób przeżyć. O, continue. Dobra. Niestety. Oj.
No, co teraz będzie? O, proszę. No niestety. O. A, nie mamy. Dobra, jeszcze wrzucę sobie 10 żetoników. Bo fajnie się gra, także jeszcze przedłużymy tę rozgrywkę, słuchajcie. No i rozwalone. Pięknie. Odcinek będzie dłuższy niż zwykle. No ale myślę, że gra jest tego, słuchajcie, warta. Graficzka jest przepiękna. I aż żal, że tak powiem, kończyć rozgrywkę. Tym bardziej, że gramy na wirtualnym automacie, który nas nic nie kosztuje. Tak! Nic nas nie kosztuje, słuchajcie. A myślę, że z chęcią wszyscy pooglądacie, jak to się nasza rozgrywka zakończy. Bo naprawdę gra wygląda fajnie. Chyba wszyscy przyznają. Ojej. Dobra. Continue. Patrzcie, jakie ważki odlatują. To jakieś, nie wiem, co to za cudaki. Ładnie. O, ładnie. O. A to co się pojawia? Ojejku, jakie dziwne.
O, ładnie. Pięknie. No, okej. Także tak to wyglądało. Dzięki w takim razie za wspólną rozgrywkę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. No i do następnego odcinka, myślę. Cześć!